takiego spektaklu pokoju się takim normalnym, to właśnie brakowało w sumie. Bardzo dobrze, że wracają. Mamy okazję wyjść z domu. Dobre by było, żeby to wszystko wróciło już do normy. Lubi mieć, tak on lubi mieć. Lubię mieć, jak ja lubię mieć. Lubię mieć, jak ja lubię mieć. Czy wcześniej było tylko siedzenie w domu, a teraz wreszcie można gdzieś wyjść? Jest super, że można właśnie teraz pójść obejrzeć coś takiego. I wiecie co, kochani moi? Wiecie co? Mam tę moc, wyjdę i zatrzasnę drzwi. Ojej, ale po co się gniewać? Spójrz, jak on wygląda! Jak wariat! Więc to mogę stać! Aktor, uważam, który wcielił się w rolę króla, zagrał rewelacyjnie, oddał wspaniałe emocje. Bardzo nam się podobało, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Kuba? Bardzo. Od razu będzie wiadomo, kto w moim królestwie głupi, a kto mądry. Och, nie tak mądry jak ty, panie. Ogólnie spektakl bardzo ciekawy i przede wszystkim z bardzo mądrym przesłaniem do dzieci. Że prawda jest najważniejsza w życiu i tu chciałabym to oczywiście namówić córkę do tego. Och, jaki jestem szczęśliwy. Och, jaki jestem. Nie! Wcale nie jesteś szczęśliwy. Nie kłam. Jesteś głupi. Zdecydowanie tęskniliśmy za spektaklami, szczególnie dla spektaklami dla takich małych dzieci, dla przedszkolaków. Brakowało nam tego. To wspaniałe przeżycie, teatr, prawda, bliski kontakt z aktorem. To zawsze jest ciekawsze. Najbardziej podobał mi się król. Nowy szat króla. Gdyby znał prawdę, marzeń spełnienie. Gdyby on wiedział. Nowy szat króla. Gdyby znał prawdę, marzeń spełnienie. Bardzo, bardzo ciekawe. Jako dorosła byłam bardzo, zafascynowana. Akustyka jest piękna i pierwszy raz tutaj jestem i na pewno polecam. Bardzo mi się podobało. No córka przeżywała, widziałam wszystkie emocje. Bardzo się cieszę, że tutaj mogliśmy przyjść.